otwieramy dzisiaj oficjalnie Centrum Badań i Rozwoju, mimo tego, że już mamy około 12 inżynierów, którzy pracują od 2 lat już w naszych budynkach. W tym roku mamy jeszcze około 11 wakatów w tym budynku. Cały czas rekrutujemy inżynierów, szukamy. W następnym roku będzie około 32. Za 2 lata będzie około 100 inżynierów. W tym budynku będziemy pracować kreatywnie, rozwijać produkty grupy IFM Eco 400, ponieważ to jest, można powiedzieć, korzeń, jeżeli chodzi o Gazi Opole, i szukać innowacyjnych dla klientów produktów i rozwiązań. Znaczy, głównym celem tego budynku i tej lokalizacji jest rozwój poprzez własne produkty. Ja zawsze mówiłem to na początku, że stawiam na kadrę lokalną, czyli z Opola. A współpraca z polityką jest o tyle ważna, ponieważ my chcemy, żeby były takie osoby kształcone pod naszym kątem, tak? Dlatego też chcemy ten sprzęt przekazać, żebyśmy na tym mogli praktykować, z IFM zaprzyjaźnić, żeby każdy wiedział, że IFM jest w Opolu, a Politechnika oczywiście nam te możliwości stworzyła. Po to ten sprzęt, który ma stanowić naturalną aparaturę badawczą, na której będą pracować studenci, żeby byli na tyle przygotowani, żeby już od samego początku, ucząc się na tym właśnie sprzęcie, w cyklu laboratoryjnym, mogli podjąć pracę w ośrodku badawczo-wdrożeniowym pana prezesa. Trzy! O, brawo pani prezesie!